Cześć, ja jestem Adam i witam was w kolejnym odcinku z gry Elden Ring. Gramy w kooperacji z Monsoon Ninja. Siema. Jak widzicie, przebudowałem trochę postać. Używamy teraz toporu z gnilizny. Jesteśmy w karyjskiej bibliotece i tutaj teraz zrobimy pewną rzecz, żeby kontynuować quest Rani. Żeby go w końcu zakończyć. Fajny pomysł w ogóle z tą klepsydrą odwróconą, nie? No, żeby się przedostać gdzie indziej i to wykorzystać. Teraz będziemy po tych odwróconych belkach chodzić. Tak, i będzie dużo skakania. O, ja pinto. No. Jeszcze z takim wielkim toporem. Słabo to widzę. No ale... Jakby teraz zeskoczyć, żeby się nie zabić. I spadłem. No to niezły początek. Bo windy nie miałem. No, dobrze poszło. Ale to... Jak to windę tu przyzwać teraz? Byś musiał znowu odwrócić. Aha, no to spoko. Dobra, usuwamy. Był pomyślał, nie? Że winda będzie jakim problemem. Dobra. Mamy. A. Moja żółwia tarcza na plecy. Ty, no nie mam tej windy. Ale tam chyba może zaskoczyć obok. Jak masz tą dziurę, to skocz obok. I będziesz mógł na spokojnie przejść tam. No dobra, jest. A dłonie się pojawiły. O, i zaczyna się. Tu teraz mag będzie jakiś też, nie? Mhm. Który dostanie. O, już mi jest wysłał strzała. Na powitanie. Chamnie ty. A, butelek też nie przydzieliłem sobie inaczej, zapomniałem. Zniknął. Czały mały. Dobra, to teraz tak on jest tutaj. Żeby nic nie pominąć, nie? Bo tu też są przedmioty, jak dobrze pamiętam. No, ale dawno nie walczyłem. O, pominąłem przedmiot, mówię. I to fioletowy. Maska pewności siebie. A ty.
Klarowność. O. Ostatnio trochę słuchałem o tych remasterach gier, które tam zapowiedzieli. I strasznie duże zdziwienie jest na temat braku remastera Bloodborne, nie? Właśnie nie wiem, dlaczego nie chcą zrobić tego Bo to remake'u. pewnie nie oni decydują o tym, nie? To, że oni mieli ekskluzywa, to oni po prostu zapłacili za to, że był ekskluzyw. A to, że nie ma remastera, no to odpowiada już From Software. Chodzi może o sprzedaż, że gra się też. Bloodborne ogólnie wyszedł dobrą grą, tak? Był dobrze ceniony i wszystko, ale Bloodborne się nie sprzedał fenomenalnie. Dobra, zszedłem. No jakby jeszcze wypuścili ten port na komputery. No to tak, no to już inna bajka, nie? Remaster wtedy jako i też port w tym samym momencie remaster na konsolę i na PC-ty. No to już była inna w ogóle rozmowa. Dobra. A tak, no to co? Niewiele mogą. No i dobra, wszystko zebrane. Nie, tam jeszcze jeden przedmiot. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No powiem ci, że ilość tych remasterów jest zatrważająca. I najgorsze jest to, że oni nie remasterują gier z PlayStation 3, czy tam 1 i 2, tylko... Tylko ze czwórki. No, to jest w ogóle przerażające. No dajmy nawet taki świeży przykład, Horizon, nie? Gdzie Horizon wygląda fenomenalnie cały czas. Dobra, winda uruchomiona. Trzeba pamiętać, żeby przy punkcie łaski sobie butelki rozdzielić na maksymalnie wszystkie do życia. No i weź sobie trochę na manę, nie? Z jedną, dwie. No z jedną myślę, że zostawię, ale na razie. Rozmawiam o remasterach, że tam odświeżają gry z PlayStation 4, że Bloodborne był na PlayStation 4, nie? Tyle, że on wyszedł praktycznie na samym początku generacji, bo wyszedł bardzo szybko. Działa w 30 klatkach. Nawet sam klatkarz odblokowany to już byłoby coś, nie? No. Tak 60 FPS-ów. W ogóle inna gra by była. No ja przecież jak przesiadałem się, bo ogrywaliśmy tam ze znajomymi wszystkie części i przesiedliśmy się z Dark Souls Remaster na Bloodborne'a. To opowiem ci, jest przeskok, nie? Z 60 klatek i szybkiego działającego Dark Souls Remaster na właśnie, no słabo działający. W ogóle optymalizację słabą ma Bloodborne, nie? Bo ma te zacięcia. Dobra, tylko do wieży i... A, jest i on. Ale mi jeździli. Mówi, Sauron dostał łomot. A masz pierścień władzy? Tak, wszystkie cztery. No, przestań się kręcić, no. Nie lubię z nim walczyć, nie?
On tak skacze cały czas. Tak, on jest upierdliwy mocno. Szczególnie, że mój atak trochę czasu zajmuje teraz. Dawaj go. O. Kaptur szlachcica boskiej skóry, bla bla bla, i cały set boskiej skóry. Z szybkimi przeciwnikami będzie problem z tym toporkiem. Do złapania takiej wprawy. Tak, do przestawienia się centralnie. No i dobra. To wieża będzie praktycznie gotowa. I będziemy mogli działać. Boska wieża Liurni. Mnie ciekawi, czy teraz From Software nie będzie chciało zrobić jakiejś gry usługi, tak jak wszystkie studia robią. Czy już nie mieli czegoś w czasie produkcji? Myślę, że oni chyba mieli pomysł, ale myślę, że tego nie zrobią. No, nawet Ubisoft się powoli wycofuje z tego, że możesz sobie pokupować umiejętności i inne rzeczy, nie? Z tego co słyszałem, jak już jesteśmy przy Ubisoftie, to Shadows ma dostać tryb koopa, nie? O, to bardzo fajne. Ale po premierze, nie? Centralnie. Ciekawe, na jakiej zasadzie to będzie działało, co? Czy jakieś dodatkowe misje w kooperacji, czy fabułkę? Właśnie nie wiem, bo tryb kooperacyjny był jedynie w Unity i tam było kilka misji do zrobienia. A, Unity nie grałem akurat, nie? Tak teraz myślę, bo mi Syndicate przyszedł na myśl. Bo w ogóle ja na przykład pierwszy raz w Syndicate zobaczyłem, że można wykupić umiejętności za prawdziwą kasę. Tak, tam wprowadzili to. Dla mnie to był kosmos. Dobra, jak już wszystko zrobiłem, to wracamy teraz do tej Rani. Zdobyłeś ten znak śmierci? Tak. Tak, teraz do Rani. Myślę sobie, jak można w ogóle wprowadzić, że możesz od razu zacząć sobie grę z maksymalnym bulidem i no się. Wiesz, kasa, kasa, kasa. Właśnie. Nie mówię, ja słyszałem faktycznie, że albo Microsoft, albo Disney. O, mam łaskę tutaj i jej już nie ma. Nie ma Rani w wieży. A odpocznij. Sponio. Odpoczynek do południa. Dalej jej nie ma. A portal masz? Nie. No, u niej wieży, tak? Na górze. Tak, u Nie. niej wieży. Kurde, to co jest? Może dlatego, że już byłem w Nokronie. Do tego pancerza, co mam z Saurona, to bardziej miecz pasuje jakiś niż ten topór.
Maczuga. Dobra, tutaj nie. Tu też już nic nie ma. No dobra, to co, spotkamy się w Nokronie, A będzie. czekaj, czekaj, czekaj. Tak, teraz sprawdzam questa. To nie do niej masz wrócić. Do jej tej siostry. Jak masz wieżę rani, nie? Kawałek na północ. Masz wieżę Ereny. No, siostry. No to tam się udaj. To musisz konno przejechać. Wiem, jadę. Otwarta jest, a była zamknięta. Czyli wszystko jest dobrze. Miodzia. Ja to myślę, że akcje tego, o, skrzynka, Ubisoftu to przed premierą tego Assassin's Creed to pójdą w górę, nie? Już teraz poszły w górę trochę. Tak? O 30% w ciągu jednego dnia. O, widzisz. Jest portal. Bo ja tak jak trochę słucham, to faktycznie Disney chciałby ich wziąć, mieć swoje studio, które robiłoby ich gry im, nie? A Microsoft, no co, zaciera łapki na wszystkie gry. Żeby mieć miniaturkę rani, mieć swoje ekskluzywy na wszystko. Przecież jak się dogadywali, zaczęli dogadywać, że teraz będą sprzedawać gry dla Sony. No ale też Microsoft zamyka studia, nie? No Centralnie. zamykam. No. Dobra, jestem główny korytarzek i Ańcel. Możemy ruszać. Usiądź przy łasce, jeśli masz miniaturkę, Mam. porozmawiaj z nią. Mam tylko trzy kropki. Rozmawiaj dalej. A, jest. Dobra. Powtarza się, no to co? Zmienił ubiór, coś ciekawego można zmienić. Hełm nocnej kawalerii, ale odchudzić go nie. Czemu nie można, czemu tylko wszystkie zbroje odchudza, nie? A na przykład nic nie ten, nie można ulepszyć sobie. Właśnie nie wiem. Takie trochę to dziwne. Znak postawiłem. Dobra, jest znaczek. I do boju. A, tu jest ten wielki, ten z góry, co strzela, nie? Mogłem sobie ulepszyć łuk jeszcze.
Ruiny pałacu Ul. A co, jego nie ma? O, mamy najazd. Gdzieś go mi się dało, że mi śmigło. Nie, to mi tylko błysnęło. O, używa mojej broni. Wow. Gdzie on biegnie? Ucieka przed nami. On co? Masz prawie. Chyba nie w tę stronę poszedł. Sponio, można i tak. No to idziemy dalej. Złoty run. O, jest i ten. Naładowana, a tak to robi robotę. Mówisz, że coraz bardziej się przekonujesz. Nie no, to wiesz, no, ja ogólnie ten. Ogólnie mam tak, od Dark Souls chyba 3. Używanie wielkich toporów to jest mistrzostwo, nie? Mam na przykład Dark Souls 1. Nie, myślałem, że spadnie za nim. Prochy glinianego człowieka. Zobaczysz z kimś? No, z kwiatkami. W Dark Souls 1 ten topory tak średnio mi podeszły, ale w Dark Souls 3 to już powiem ci, że jak dobrze zrobiony topór, to było rewelacja. Wielki miecz. No nie, ja właśnie mi od. Nie wiem, od Dark Souls 2 ten wielki miecz mi nie pasował. Ja nie mogłem trafiać tym mieczem, to jakoś ciężko mi było. Muszę sobie usiąść dzisiaj Pierścienie Władzy skończyć. Finałowy odcinek. Drugiego sezonu. Tak, kurde, tak jak pierwsze 6 odcinków drugiego sezonu mi siadło i dobrze mi się oglądało, tak ten siódmy to tak się męczyłem. Jakoś tak mi nie przypadł do gustu. Tu nic nie ma. To był oręż. Po pierwsze łaska. Czy to była skrzynia?
biała jest. A, bo my się cofamy do tej poprzedniej części. A tu jest chyba babka jakaś do pogadania. Nie, to jest przeciwnik. Przeciwnik? No, bo Chyba, że widzę go tylko... dobrze. Aha, no dobra. Sponio. Dzisiaj chwilę śledziłem, bo tam Marvel ma jakieś dziwne pomysły na produkowanie filmów. Chcą takich najbardziej zagorzałych fanów zatrudnić i z nimi ustalać na przykład zmiany w filmach. Oni będą oglądać te filmy w preprodukcji. Ale z jednej strony dobry pomysł. Nie, no dobry, bo fani wiedzą, ale szczerze, fani to nie są osoby, które skrytykują filmy. No. Tylko tam powiedzą, co zrobić lepiej. Z kogo dodać? No tylko, że fani dodadzą, będą chcieli dodać wszystkich, nie? Dlatego takie to wszystko dziwne, no ale zobaczymy. No, niby oni będą oceniać, czy film się nadaje do produkcji, czy jednak już nie. Tak Co? ci przerwę, tu masz tą skrzynkę do otwarcia. A, faktycznie, tak się zdało ze wszystkimi, że i nawet nie zauważyłem. Mrówcza tarcza. Załatwiło go, dobra. I teraz tak, tu coś jakby miało być. Mnie to ciekawi, bo ten, dzisiaj trochę oglądałem sobie o tym nowym Kapitanie Ameryce, co robił, nie? Że praktycznie ten film nie ma marketingu. Bo oprócz tego zwiastuna, który wyszedł, nie reklamują go przecież, nie? On kiedy wychodzi? W lutym? To ja myślę, że dopiero w No tym. właśnie, oni porównywali z poprzednimi tam akcjami marketingowymi tych filmów. I już w tym okresie było więcej reklam, zapowiedzi, a na razie nic. Dziwne trochę, że nie reklamują. Przesyt. Może tak być trochę, nie? No ale i Ale tak trochę się już odbili, bo już jest trochę lepiej niż było, nie? jeszcze ta Agata wyszła. No nie podoba mi się, nie? Nawet nie oglądałem jeszcze. Obejrzałem dzisiaj czwarty odcinek i jakoś. Zbroja kapłana Noxów. Tak jakby zrobiony jest ten serial, nie wiem. Bo musiał być, bo wszli na falę hype, wiesz, tego hype'u na ten WandaVision i... No, bo to tam jest, ona się, ta postać pojawia, nie? Bardziej czekam teraz na Gwiezdnowojenny serial. Co to teraz było? Będzie coś właśnie. Kurczę. Nie mogę sobie teraz przypomnieć. To jest o dzieciakach, które uciekają, nie?
No, no może być ciekawe. Patrz, nie przypomnę sobie nazwy. Dzisiaj to widziałem normalnie. Same skarby Lecę. tutaj. O. Wielka upiorna konwali. Jak zaczekasz sekundę, to ci powiem, co to jest za seria. No Sekunda to dosłownie. czekamy. Bo normalnie teraz mi to nie daje spokoju, nie? Skeleton Crew. To jest, zaraz ci powiem, bo to wejdę. Czwórka zwyczajnych dzieci gubi się w galaktyce i szuka drogi do domu. I gra tutaj. Kurde. On grał w Kapitan Marvel, tego co ją uczył. To się okazał zdrajcą. No, 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 dokładnie, nie? A, dobra, już sobie przypomniałem, jak on wygląda. Ja mam taki problem z... Co jest? Podnieść przedmiot. Złoty run. No, ale te Skeleton Crew podobno, tak i według osób, które przy tym pracowały, to może być coś bardzo interesującego. No, poczekajmy, aż wyjdzie, nie? No, mi to chodzi w ogóle, że uniwersum Gwiezdne Wojny. Ja to nawet Akolita, no średni był, no nie ma co ukrywać. Nie? Początek był fajny, bo to w ogóle wiesz, tutaj Sith mroczny, a później się już to wszystko trochę skopało. Ale świat Gwiezdnych Wojen to jest jednak świat Gwiezdnych Wojen. No ależ, wybuchanie. Już tyle ich spada? Jeszcze kule. No ty. Kula śmierdziula. Łza larwy, super. Ponury kamień kowalski siódmego poziomu. Ponury kamień kowalski szóstego poziomu. Wypadł z kogoś? Z robaczka. O. Dzięki. Spoko. Nie no, teraz połączenie jest ekstra, nie? Lodowe wszystko. Księżyc nóg Stelli. To jest talizman, tak? Tak. Czekaj, zacznę. Coś mi się chyba patrz szwankuje. Jest zwiększa liczbę miejsc pamięci. No to nie. To już teraz mi to niepotrzebne. Ogólnie powiem ci tak, Disney trochę poleciał
bandzie, robiąc serial za serialem, film za filmem, nie? No bo to nie ukrywajmy, to Disney poszedł po tym, żeby jednak kasa się zgadzała. Teraz jak trochę zwolnili tą produkcję, no to też faktycznie też poprzez ten strajk scenarzystów, nie? Bo to też miało duży wpływ. Ale tak jakby troszeczkę lepiej to wszystko teraz funkcjonuje. Wiesz, zawsze musi być to kopnięcie negatywnych opinii, żeby ktoś ogarnął się, nie? Kopnięcie, że tak to określę, w jaja. Bo dostali kopniaka zdrowego. Dobra. Ciekawe, jakie skutki tego wszystkiego będą. Tu coś jest chyba w tym, nie? O. Tu windę? Tu się zjeżdża tą windą, nie? Tak, w dół. Ale ja nie mam tej windy. Czyli pojechała? Albo pojechał on. Tu jest robaczek. Dobra, co dajesz, robaczku? Nic. O. Jak coś, to jeszcze tego chłopa nie zlokalizowałem. No właśnie, tak mi się też wydaje, że nie ma go na razie. Niebiańska Rosa. Bo jest tu wejście, tu winda i tam jeszcze jest do jednego pomieszczenia, nie? Do którego pomieszczenia? Tu jeszcze jest ścieżka. A to wracamy. Ale tam są przedmioty. No to idziemy. Wrócimy tędy gdzieś? Do łaski. Czekaj, to ja się przebiegnę, zobaczę, czy coś leży. Mi się wydawało, że błyskało, ale to może tylko ich te piorunki. Ten przedmiot. Dobra, leczymy. Kamień Kowalski. Święty smarz ze sznureczkiem. No i tam mamy tą łaskę, co byliśmy, nie? Tak, no to tam, nie, ale... Tam biega, widzisz? Tu jest. Nara. Co on tak frontalnie walczył? No, nie wiem, nie skojarzę, że nas jest dwóch czy coś.
70 tysięcy rundał, to całkiem przyjemnie. Uciekamy. A ten co, w ścianie się zablokował? Co ja miałem ostatnio takiego, że mi się w ścianie. A, jak sprawdzałem sobie w Wukongu. Tu jest coś? Nie. Sprawdzałem sobie w Wukongu te hipopotamki w tym szóstym rozdziale, nie? Bo tam patrzyłem, ile dają mu tej łasy, tej woli, tego wszystkiego. Jeden przecież przy końcówce życia. Końcówce życia. Pod wodę zanurkował i już nie wyszedł. Ja myślałem, że on jakiś atak robi, wiesz, spod wody czy coś, nie? Nie, one, bo mi boss się prawie też zablokował pod wodą, bo pływał, pływał, pływał i nie chciał wyjść. Ale ten, już po tym patchu, który był, to teraz jakoś ostatnio, to już chodzi naprawdę wszystko dobrze. Tyle, że wczytywanie jest mega długie, nie? Tak. Ja nie pamiętam, chyba Wiedźmin 3 miał takie mega długie czasy wczytywania. Ja Dobra. się tutaj rozdzielę. I ja bym za tym zakończył tu odcinek, dopiero zanim ruszymy dalej, nie? Dobra. No to co? Usiądź jeszcze przed tym przy łasce i porozmawiaj z Rani, bo jeśli będziesz miał możliwość. Okej. Okay. To zróbmy to od razu. Nie zapomnieli, jest Rani. Michaela i Melania. Should I add thee to the list? Another one, kind of heart, as kind of heart as they. No, dużo tych pasków do rozmawiania. Rozwój postaci. No to co, muszę w wiarę ładować do 15, żeby używać tego wzmocni mnie. No dobra, to w tym odcinku to było tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze i do następnego. Cześć!